Siemano, ja jestem Pepol i zabieram was w opuszczone miejsce, ale większość z was już o tym wie. Dzisiaj zabiorę was na opuszczone gospodarstwo, które jest połączone wraz z sklepem i domem mieszkalnym. Byłem już tutaj dawno temu, tylko opuściłem niektóre miejsca, a że przejeżdżałem obok, pokażę wam je jeszcze raz. Chodźcie teraz, zaczniemy od części, do której wtedy nie dotarłem. Jesteśmy w niewielkim gospodarstwie. Zobaczcie, jaki ładny biały kredens. Tutaj mamy spawarkę. A to co? Chyba do oprysków. Tak jest. Mimo to, że byłem tutaj bardzo dawno temu, wyposażenie praktycznie całe zostało. O, tutaj jest ta większa część gospodarstwa. A co to za sprzęcik? Nie wiem. Zabytkowa lodówka. Śrubki, wkrętki. Kable. Wszędzie mamy jakieś narzędzia. Jest również wejście na górę. Oczywiście wejdziemy. Zobaczcie, jaka kolekcja kluczy. Wszędzie wiszą kable. Tutaj tylko siano niestety. A co tutaj? Gołębnik chyba. Tak jest. Widzę całkiem fajną maszynę do szycia. Pax. Rowerek stacjonarny. O, i mamy franie. Lubił zwierzątka, najprawdopodobniej ptaszki. Wszędzie widać klatki różne. Akumulator. Piecyk.
Dobra. Przejdziemy teraz do części mieszkalnej. Tam będzie o wiele ciekawiej. Tam widzimy resztę gospodarstwa. Jak wystarczy czasu, to wejdziemy też tam. Jesteśmy w domu. Zobaczcie. Praktycznie niczym się nie różni w momencie, kiedy byłem tutaj ostatnio. Półki wypełnione szklankami. To jest niesamowite, że nic stąd nie poznikało. Być może jest trochę większy bałagan, ale wszystko nadal jest. Zobaczcie, jaki ładny obraz. Zobaczcie, jakie palniki potrójne. Nie widziałem jeszcze. Jesteśmy w salonie. Już zapomniałem, jak to wygląda. Piękny kredens. Pewnie antyk. Zobaczcie obrazy. To być może jest jeden z członków rodziny. Albo i właściciel. Sonika, Akai, na kasety jeszcze. Tak wyglądał mężczyzna, który niegdyś prowadził sklep. Teraz wejdziemy do tego sklepu. Zobaczcie, że nadal są tutaj różne produkty. To jest niesamowite. Po tylu latach nadal wszystko stoi. Historię tego sklepu i właściciela już wam opowiadałem kiedyś. Pan, który prowadził ten sklep, został w nim zaatakowany, został pobity, okradli go, zabrali wszystkie pieniądze, jakie były w kasie. Od tego dnia mężczyzna postanowił, że nie będzie już prowadził tej działalności i zrezygnował z tego. Ale to nie wszystko. Porzucił cały ten dom, sklep i wyprowadził się do domu starców.
Nie wiem, kto zajmuje się teraz tym sklepem, jego w ogóle posiadłością całą, ale najprawdopodobniej nikt, dlatego jest tak zaniedbana. To przykre, no niestety, ale tak się dzieje właśnie. Tu są one. Pełne oranżady. Jakieś te wypełnione oranżadami. To chyba jest Fanta nawet. Tak jest, Fanta. W zielonej butelce? Zobaczcie, osad się zebrał. Pewnie z owoców. No, bardzo ciekawa. Myszka biegła. Nie jestem tu sam, czyli skoro są tutaj myszki, to znaczy, że jest jedzenie. Zobaczcie te pajęczyny. Kostki do gry w kości? Chyba tak. Ale widzę tam jakieś literki. Dalej już nie ma nic ciekawego. Przejdziemy teraz do góry. Autobus podjechał. Tylko po co on tu staje? Jeszcze na wprost sklepu. Czyżby miał przerwę? Nie wiem. Muszę szybko przejść, tak żeby mnie nie widział. Dobra. Piwnica. Idziemy. Zerkniemy, co znajduje się w piwnicy. Jakieś papiery. Węgla zostało. Porcelana. I troszkę kompotów. Czereśnie, wiśnie. Nie będę próbował, mimo to, że bardzo lubię. Idziemy do góry. Dobra. O kurde, to pomieszczenie wygląda świetnie, to jakaś pracownia, biurko. Bardzo dużo książek. Tutaj trochę więcej porcelany. Kieliszki.
budynek ma 2 piętra, więc prócz tego pójdziemy jeszcze wyżej. O kurde, tu wszystko zagracone. Nie ma za bardzo jak przejść. Zobaczcie. To chyba toaletka taka z marmurowym blatem. Obrazki. I mamy sypialnię. Kurde, ta sypialnia robi wrażenie. Zobaczcie. Do połowy urwany. No, powiem wam, że sypialnia robi wrażenie. Idziemy dalej. Mamy jeszcze jedno piętro, to jest poddasze. Widzimy, jak pani idzie z psem. Ktoś zerwał firanki. Kiedyś szło tutaj swobodnie wejść. I kolejna sypialnia. Tu mogę spokojnie oświecić. O kurde, jaka szafa. Łóżko też niczego sobie. Łóżko też niczego sobie. O kurde. Ładne. Tutaj mamy zdjęcie rodzinne. Idziemy na strych. Słyszę jakieś głosy, ale to chyba z zewnątrz. O kurde. Zobaczcie, jakie piękne obrazy. Szkoda, że już potłuczone. Lampa naftowa. O, tutaj kolejne zdjęcie rodzinne. Same dzieciaki. To może klasowe zdjęcie.
1969 roku, gazeta. Ale piękny wózek. Zdjęcie matki, może babci. Tutaj więcej gazet. O kurde. Muszę uważać, deski są przegnite. Dobra, schodzimy na dół. Jest naprawdę ciekawe. Moi drodzy, tutaj będę kończył eksplorację. Mam nadzieję, że film wam się podobał, że warto było tutaj wpaść znowu i zobaczyć, jak się zmieniło od tego czasu. Ale jak widać, nadal wygląda świetnie. Wszystko zostało, praktycznie całe wyposażenie jest na miejscu, tak jak byłem ostatnim razem. Naprawdę szłoby to spożytkować, odnowić, oddać komuś, kto nie ma po prostu. No niestety, zasady urbexu mówią, że niczego nie zabieramy. Mimo to, że chcielibyśmy to uratować po prostu. Nie możemy. Dobra, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że widzimy się znów za tydzień. Być może w niedzielę, być może w środę. Zobaczymy jeszcze, może w tygodniu też będę wrzucał filmy. Na razie, trzymajcie się i do następnego.